No hej, witajcie na kanale Wiri.pl, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na EcoZlot, w którym też się przy okazji wystawiamy. Są tu nasi partnerzy też i techniczni, czyli NRF, a ja idę zrobić obejście i pokazać Wam wszystko, co tu się znajduje. Zapraszam. Dobrze, więc jesteśmy przy stoisku firmy jakiej? Warszawska Fabryka Elektryków. Dokładnie tak. I panowie twierdzą, że produkują te skutery we własnym zakresie. Właśnie o tym rozmawiamy. Ja bym mógł powiedzieć, jaką część tego produktu robicie tutaj w Polsce? To znaczy tak, przede wszystkim to jest prototyp, który wykonaliśmy niemalże, a w zasadzie cały sami, z dostępnych komponentów i nie tylko. Z tego, co zrobiliśmy sami, no to mamy cały kokon laminatowy, mamy ramę, mamy siedzisko, no mamy cały ten design, natomiast pozostałe elementy, czyli osprzęt, to są produkty spółki, które można tak naprawdę sobie kupić i taki skuter skonstruować. To też zrobiliśmy, natomiast no, tak naprawdę tutaj najważniejszy dla nas jest wygląd tego skutera, który robi. Wiesz co, wejdę Ci w słowo, bo faktycznie, wiesz, my mamy też do czynienia tutaj z taką marką chińską Centro i też jakby oglądaliśmy sobie, jak to jest wyprodukowane wewnętrznie. No i muszę przyznać, że Wasz produkt wygląda o dużo bardziej, jakby to powiedzieć, jest lepiej obudowany, bo powiem Ci, że jak podnosimy Centro do góry, no to widać po prostu do mostu przyczepiony silnik. Taki krót design. No, mam nadzieję, że w Waszym wypadku to trochę lepiej wygląda. Będzie to na pewno wyglądało zdecydowanie lepiej. Teraz nie powiem, żeby już wyglądało, dlatego że to jest prototyp. No i prototypy rządzą się tym, że wyglądają tak, jak wyglądają i nie zawsze wyglądają tak, jak finalny produkt. No powiem Ci, że ten prototyp wygląda naprawdę przyzwoicie. I teraz pytanie, jaką cenę przewidujecie dla tego produktu? Jak z konkurencją versus, no wiesz, chińskie produkty? Nie ujawniamy jeszcze ceny, dlatego że tak, projekt tak naprawdę pokazaliśmy 2 miesiące temu. Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo i od naszych założeń, aby produkować ten skuter w formie w sumie manufaktury i robić 20-40 sztuk miesięcznie, rocznie, no pojawiło się bardzo dużo możliwości, które tak naprawdę pozwalają nam dzisiaj myśleć już poważnie o produkcji seryjnej. Dogadujemy jeszcze się z fabryką, ustalamy finalne komponenty, ustalamy finalny projekt, także tutaj tak naprawdę jeszcze parę tygodni i coś więcej będziemy mogli na temat ceny powiedzieć. O, to super, to ja bardzo chętnie też chciałbym usłyszeć o tym, jak już się pojawia ta informacja. A co z siecią serwisową, zapytam przewrotnie? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jest tutaj pole do współpracy jak najbardziej. Nie rozmawialiśmy jeszcze z nikim na ten temat. Myśląc o małej skali, myśleliśmy też o tym, że po prostu sami będziemy je serwisować. Natomiast patrząc na to, jak to się rozwija, to niewątpliwie znajdziemy tutaj pole do rozmowy z Wami. Dobrze, więc jakby co, to zapraszam Was na nasze stoisko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i idę się pokręcić. Na razie. Mamy tutaj parę bardzo świeżych pojazdów, jeżeli chodzi o to, co się pojawiło na rynku ogólnie światowym. Mamy Tesla X-Plaid akurat i tutaj wystawia też się Tesla. Tesla ostatnio zmieniła swoje podejście do marketingu, także jest coraz bardziej widoczna na różnych wydarzeniach. Sama organizuje wydarzenia, zresztą na takim wydarzeniu byliśmy wczoraj. Było to otwarcie Superchargera w Warszawie. Jest też NIO. NIO to jest marka, która w pewnym sensie próbuje challenge'ować Tesla, jednocześnie w dużej mierze kopiując rozwiązania, które Tesla ma, nazwijmy to, w swoich pojazdach. NIO ma dosyć szerokie portfolio i ogólnie jest marką specyficzną. Podąża za Teslą też w kontekście, jakby to powiedzieć, rozwoju swojej marki, bo z jednej strony buduje w pewnym sensie zamknięte środowisko i na przykład sieć serwisowa NIO to będzie sieć NIO. W tej sytuacji mamy tutaj akurat sprawę wyjątkową, bo dystrybutorem na Polskę marki NIO jest, do czasu kiedy marka sama zagości na naszym rynku, jest firma ze Szczecina. Zresztą widać, Z1 NIO. Pierwsze NIO EL7 w Polsce.
akurat na ekozlocie. Dobrze, taka gratka nie starza się co dzień, także korzystamy i wsiadamy, moi drodzy. NIO w kolejnej odsłonie. Tesla Killer w cudzysłowie, chociaż cholera wie tak naprawdę. Na pewno dużo z Tesli. Mamy tutaj odwzorowań. Jeszcze tutaj za nami, w dalszej perspektywie widać carporty do ładowania. Jest to coraz częstsza rzecz, która się pojawia ogólnie na rynku. W ogóle zrobił się dosyć mocny hype, także jak powiem Wam szczerze, jak wchodziłem w rynek elektromobilności parę lat temu, to te imprezy wyglądały zupełnie inaczej. Teraz to są naprawdę bardzo duże imprezy. I carporty pojawiły się też już na tych imprezach. W zasadzie widziałem je ostatnio chyba nawet w Białej Podlaskiej, na naszym wspólnym zlocie. I tego się pojawia coraz więcej. Carporty pozwalają nawet zamontować ładowarkę, którą można bezpośrednio ze słońca ładować samochód. Także podejdźmy na chwilę, zobaczmy jak to wygląda. Dodatkowo ten carport czarny, który jest po mojej prawej stronie, on też ma pewną funkcję, ograniczoną funkcję trackera, czyli zmienia nachylenie w stosunku do tego, jak się przesuwa słońce. Nie jest w stanie, oczywiście to nie jest full tracker, ale już pewną funkcjonalność trackera ma, także jest w stanie bardziej optymalnie zbierać energię słoneczną. Tutaj mój kolega, który buduje już od dłuższego czasu Frank Iwi Steina. Witam. Frank Iwi Stein przeszedł już dużo metamorfoz. Jak mógłbyś powiedzieć o ostatnich Twoich dokonaniach, jeżeli chodzi o Frank Iwi Steina? Przeszczep falownika na 160 kW z S Plusa. No i w piątek ukręciłem pierwszy przegub. A poza tym mocniejsza bateria, czyli pojemniejsza, 55 netto, przebudowane tylne zawieszenie, w planie przebudowanie ze S Plusa przodu. Dobra, poczekaj, ale ile kilometrów przejedziesz tym Nissanem? Jak jadę spokojnie z rodziną, to bez problemu 400. No wyobrażacie to sobie? Ja miałem Nissana drugiej generacji, byłem w stanie może przejechać 250, maksymalnie przejechałem raz 300 km. A kolega sam sobie zbudował samochód, który myśli, że szybciej się ładuje, ma większą pojemność baterii, to jeszcze ukręca półośki. Taka moc. Znaczy to dopiero początek, bo jeszcze trzy fazy z Tesli, dlatego byłem u Ciebie. Dodanie CCS-a i budujemy 80 kWh baterię do tego potwora, więc planujemy jakieś 600 zasięgu. Totalne wariactwo. Pamiętam to z momentu, kiedy sam modyfikowałem samochody pod rajdy terenowe i też co chwilę ukręcałem półośki. Pamięta to też dobrze pani, która stoi zaraz za kamerą. Wielkie dzięki, stary. Dzięki. No zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam tutaj Hyundai, jakiego powiedz? Wodorowy Hyundai iX35. Wyobrażacie sobie? Jest to samochód z 2015 roku, który już miał system wodorowy. Proszę bardzo. Właśnie żeśmy przed chwilą oglądali, bo kolega też jeszcze nie wie dokładnie, jak to wszystko tam działa. Kupił ten samochód tylko po to, żeby nabyć doświadczenie w zakresie diagnostyki, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie baterii i ogólnie systemów zasilania w samochodach elektrycznych i hybrydowych i teraz dochodzą wodorowe. Także wielkie dzięki, stary. Dziękuję. Powodzenia. No i nasz partner z Białej Podlaskiej, który jednocześnie jest dealerem Maxusa od jakiegoś czasu, chyba z tego co kojarzę wczoraj to ogłosił. No i proszę bardzo, możesz też nagrać tutaj co tu mamy na stoisku?
mamy też dwa pojazdy Maxusa. To już oglądaliśmy na targach, na Eco, nie na Ecoslocie, przepraszam, to były EV Experience. O, na EV Experience już te modele żeśmy widzieli, nawet mieliśmy okazję zobaczyć też się w środku. Elektryczne motory, pewnie powinniśmy, Patrycja, zamienić się teraz miejscami, bo to bardziej dla Ciebie pasjonujące. Aczkolwiek ja też czekam na ten ostateczny cios, jeżeli chodzi o motoryzację, czyli o dobry motocykl elektryczny. Na tą chwilę to wszystko, co badałem, jeszcze nie jest w stanie zapewnić mi tego, co daje mi mój obecny motocykl spalinowy. Widać, że motocykle elektryczne i ogólnie skutery się bardzo rozwijają. Jest to na pewno duży kawałek rynku, także będziemy widzieli więcej i więcej ofert w tym zakresie. Proszę bardzo, rowery, znowu motocykle, nawet motocykle crossowe. Rolls Royce. Honkui. No cóż, kto co lubi. Z którą spotkaliśmy się już wielokrotnie. Właśnie też między innymi pierwszy raz tutaj na Ecoslocie w Ząbkach. Proszę, ładuje się. Wiecie, że nie lubię polskiej motoryzacji, ale to tak mimo wszystko jednak jakiś sentyment jest. I jakaś, nie wiem, nostalgia. Dobrze, jesteśmy na stanowisku AM Electric. To jest nasz nowy partner, którego pojazdy będziemy serwisować w całej Polsce, we wszystkich naszych 12 punktach. Jest to wspaniałe urozmaicenie naszej oferty serwisowej z tego względu, że dotychczas zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie pojazdami czterokołowymi. Teraz do naszego portfolio serwisowego dołączają pojazdy dwukołowe. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów na temat Waszej firmy? Firma od 6 lat jest na rynku. Sprzedajemy tak na dobrą sprawę pojazdy na całą Polskę, jak i również Europę. Obecnie, no nie boję się tego powiedzieć, jesteśmy jednym z największych w Polsce importerów pojazdów elektrycznych, ponieważ wspomniałeś, że pojazdy dwukołowe. W naszej ofercie są nie tylko dwukołowe, pojazdy też trójkołowe oraz też pojazdy, tak na dobrą sprawę, dla najmłodszych, ponieważ jakby nie patrzeć, oferta jest bardzo bogata. Czyli wszystko, co możemy zrobić bez normalnego prawa jazdy kategorii B, czy bez normalnego prawa jazdy kategorii A, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, są oczywiście też w naszej ofercie motorowery, gdzie każda osoba urodzona przed 95 rokiem może poruszać się tylko i wyłącznie na dowód osobisty, ale mamy też większe maszyny, jak te tutaj zaprezentowane, które wymagają prawa jazdy kategorii B, lecz nie wymagają prawa jazdy kategorii A, więc tak na dobrą sprawę każdy człowiek może poruszać się legalnie nimi. Dobrze, bardzo fajna oferta pojazdów. Bardzo się cieszę już na pierwsze przeglądy, które będziemy u siebie robić, a może i nawet naprawy tego typu pojazdów dzięki IM Electric. Wielkie dzięki za przyjęcie nas do swojej sieci dzięki serwisowej. Bardzo. Mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania. Siema.
ta fura Wam się w ogóle podoba? W zasadzie to średnio. Średnio? Dlaczego? Wygląda jak wózek sklepowy. A nie wygląda trochę jak mały Fiat? Zobacz, pamiętasz konsolę małego Fiata, czy nie pamiętasz? Miałem małego Fiata. Ale takiego miałeś z lat 70 jeszcze? Tak. Z tym małym kioskiem? Z 79 roku. Ja miałem z 78. Samochód elektryczny, na co zwrócić w pierwszym rzędzie uwagę, żeby ten samochód po prostu nie zaczął się psuć. Ja mam samochód elektryczny, który ma już 8 lat, jestem jego pierwszym właścicielem. Odpukać? Jeszcze mi się z nim nic złego nie podziało. Jeszcze. No tak, tylko pytanie, czy był sprawdzany przez te 8 lat? No był. Ale gdzie? A u Niweta. No to jest szansa, że jest dobry. Prawda jest taka, że przede wszystkim trzeba dbać w kontekście użytkowania samochodu, czyli trzeba go użytkować w sposób należyty, rozumieć te samochody i pewnych jakby rzeczy nie robić w sposób nierozsądny, żeby nie zużywała nam się bateria, żeby nie zużywał nam się silnik i tak dalej, i tak dalej. Ale to konkretnie co? Co trzeba robić? No na przykład nie należy przeładowywać baterii, nie należy za często ładować się szybko, nie należy ładować się bezpośrednio przy na przykład, nie wiem, wysokich temperaturach. Trzeba też o samochód dbać odpowiednio przy niskich temperaturach. Te samochody mają taką swoją specyfikę, których samochody spalinowe nie miały albo miały ją troszeczkę inny sposób. Za nami siódmy ekozlot. Impreza miała imponujący rozmiar. Widać, że z roku na rok rośnie razem z rynkiem elektromobilności, co mnie ogromnie cieszy. Było też mnóstwo wystawców, mnóstwo premier i nowych pojazdów, m.in. chiński Hongxi, NIO i nasz Avantier, który przyciągał uwagę. Byliśmy tym razem z partnerem strategicznym, a nasze stoisko przyciągało wielu widzów, za co bardzo dziękujemy. Uścisnąłem wiele Waszych dłoni, także tym bardziej dziękuję Wam za wizyty. Dziękuję za oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie naszego kanału i serdecznie zapraszam do wspierania. Trzymajcie się, na razie.